Ulala, ulala, dziś będzie najlepsza decyzja. Ulala! 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 Mówiąc o decyzji, miałam na myśli tematykę ogrodu, bo o nią najczęściej ostatnio prosicie. I pojawiały się ciągle te same pytania dotyczące finansów. Wielu z Was pisało, że nie ma na tyle dużo finansów, żeby od razu właśnie robić swoją przestrzeń ogrodową. I co radzę, w co zainwestować najpierw, żeby ogród w miarę szybko dość fajnie wyglądał. I dziś właśnie chcę Wam trochę o tym opowiedzieć. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi na myśl i która rzeczywiście sprawia, że każda przestrzeń ogrodowa wygląda bardzo fajnie, no to jest trawnik. Piękny, zadbany trawnik, taki dywan zielony, na który już patrzymy sobie od wczesnej wiosny, to jest to coś, co sprawia, że czujemy, że się budzi życie po prostu, ale leci coś nam z nieba, pyłki chyba, słuchajcie, z lipy? Nie wiem, coś nam generalnie będzie pył dzisiaj latał tutaj. I ten trawnik, bo do niego chcę wrócić, to jest właśnie to coś takiego pierwszego, co nam pozwala się obudzić razem ze światem, który się budzi na przykład wiosną. Ładnie prowadzony trawnik później już w sezonie i przygotowany do zimy po sezonie. Pod spodem jak zwykle Wam daję wszystkie linki, jeżeli takich informacji poszukujecie. To jest taka chluba każdego ogrodu, myślę. Ja powiem Wam, że nie lubię takich ogrodów, które są zabetonowane, jak ja to określam, czyli na przykład wybrukowane kostką całe, że wchodzisz do danego miejsca i zielonego jest tyle, a właśnie kostki jest tyle. To mój prywatny pogląd, możecie się oczywiście z nim nie zgodzić. Drugą rzeczą, która myślę, że jest warta zainwestowania i nawet jeżeli kupujecie pustą przestrzeń, a chcecie, żeby ogród od razu dość fajnie wyglądał, to warto zainwestować w kilka bardzo dużych roślin, typu drzewa na przykład. W dobrych centrach ogrodniczych dostaniecie już takie młode drzewa, prowadzone bardzo ładnie w centrach do wsadzenia bezpośrednio do gleby. I warto rzeczywiście, słuchajcie, kupić sobie kilka takich bardzo dużych okazów, które będą naszą ścianą. Mówiłam o tym, o komponowaniu przestrzeni właśnie i warstwowaniu przestrzeni w ogrodzie, też Wam ten film podlinkuję. W tle warto mieć coś, co jest dużego. Z czasem oczywiście te drzewa się jeszcze rozrosną. Ten starodrzew, o którym mówiłam, na przykład zastany, jak kupujemy działki, które już mają jakieś roślinki na sobie, to jest właśnie ten element, który bardzo często stanowi o tym, czy dane ogrody mają coś w sobie takiego klimatycznego, no czy też nie. Ja bardzo lubię stare drzewa, lubię duże elementy w ogrodach, o te nasze staram się bardzo dbać i do tego właśnie bym Was namawiała, że jeśli chodzi o inwestycje, to zainwestujcie od razu w takie bardzo duże rośliny, które ramę gdzieś w Waszym ogrodzie pomogą Wam wyznaczyć. A trzeci element, też o nim już mówiłam i myślę, że to jest dobra inwestycja, jeśli chodzi o ogród, to jest element architektury ogrodowej, tudzież taki element związany z wypoczynkiem. Mówiąc o architekturze ogrodowej, mam na myśli na przykład wszelkiego rodzaju pergole z ławeczkami, z takimi miejscami, gdzie właśnie można sobie przykucnąć, poczytać, złapać komara, czyli właśnie gdzieś tam pospać sobie. Takie elementy, które też będą przyciągały wzrok w ogrodzie i no będą jego dużą dekoracją. Mówiąc o miejscach do odpoczynku, czyli na przykład takich jak ten taras, warto zainwestować w dobre jakościowo meble. Wiele razy o tym mówiłam, zawsze będę Was do tego namawiała. Raz, że kupując coś raz, a dobrze na kilka długich lat, trochę inwestujemy w naszą planetę, bo jesteśmy dzięki temu eko i nie wyrzucamy za rok czy dwa zużytych, brzydkich mebli. A dwa, że takie porządne meble naprawdę są dobrą dekoracją danego miejsca. No i doszliśmy, słuchajcie, do ostatniego punktu, który według mnie jest warty zainwestowania, czyli rośliny zimozielone. Komponując ogrody, bardzo często nie myślimy o tym tak naprawdę, czy po sezonie, czyli właśnie taką późną jesienią, zimą, będziemy mieli nadal w ogrodzie kolor zielony. A jak wiadomo, ten kolor bardzo pozytywnie wpływa na nas, na ludzi. I często kupujemy przepiękne rośliny, które sobie oczywiście cudnie kwitną latem i które no, są dekoracją danego ogrodu, ale w momencie, kiedy przychodzi jesień i wszystko na 3-4 opada, wszystkie liście opadają, okazuje się, że nasz ogród jest tylko i wyłącznie skupiskiem patyków takich biednych właśnie bez listków. Ja planując nasz ogród wiedziałam od razu, że nie chcę takiej sytuacji, że ja chciałabym również zimą zachwycać się tą przestrzenią i my w ogrodzie mamy bardzo dużo roślin zimozielonych.
Tu obok w tej chwili macie tablicę. Jak zwykle podpowiadam, jakie to mogą być rośliny, które również zimą będą miały listki i pozwolą Wam właśnie nawet wtedy, kiedy za oknem minus 20, jednak żyć trochę nadzieją i już myśleć o tym przyszłym sezonie i zachwycać się tą przyrodą. Mam nadzieję, słuchajcie, że te dzisiejsze podpowiedzi, takie szybkie i bardzo konkretne, pomogą Wam przy tworzeniu własnych przestrzeni ogrodowych. To są oczywiście moje subiektywne wybory, ale ja już widzę, że rzeczywiście one nam tutaj się bardzo ładnie sprawdziły. No to co, kochani, bardzo dziękuję za dzisiaj, za wspólny czas. Pozdrawiam Was bardzo zielono, bardzo ogrodowo, bardzo radośnie, bo mamy środek lata, jest piękna pogoda. Mam nadzieję, że u Was też jest tak cudownie. Do zobaczenia za kilka dni. Pa!